Witam Państwa w dzisiejszym magazynie Liga Max. Za nami 9. kolejka spotkań w piłkarskiej trzeciej lidze. O tym, co się działo przede wszystkim na jednym boisku, będziemy dyskutować z moim gościem, a jest nim Mateusz Szaja, zawodnik Leśnika Manowo. Witam. Dzień dobry Państwu. No właśnie, dlaczego o jednym spotkaniu? Bo tak naprawdę na pierwszy plan wysuwał się pojedynek derbowy pomiędzy Gwardią Koszalin a Leśnikiem Manowo. Spotkanie, które w zeszłym sezonie troszeczkę rozczarowało, można tak to określić, pojedynki między Wami, bo wiemy, zakończyły się remisami, korzystne rezultaty dla Was i dla Gwardii, ale z drugiej strony no, zabrakło bramek, zabrakło takich większych emocji. W tym sezonie było inaczej. Dokładnie. Tak było, jak Pan mówi. W poprzednich sezonach obydwa spotkania zakończyły się bezbramkowym remisem, w których zdecydowanie Gwardia przeważała. My po prostu broniliśmy się, jak ktoś powiedział, postawiliśmy autobus w bramce i po prostu nie chcieliśmy tych meczy przegrać, gdyż nam nawet jeden punkt w tym okresie akurat jeden punkt był nawet bardzo ważny dla naszego zespołu. No, w tym sezonie spotkaliśmy się troszeczkę na innym etapie ligi i chcieliśmy powalczyć o coś więcej jak jeden punkt, o trzy punkty. Jednak się to nie udało. Trener Chrupała w jakiś sposób zaryzykował i eksperymentował ze składem. Patrząc na wasze zestawienie, to sporo kibiców było zaskoczonych takim ustawieniem zespołu. W porównaniu do poprzednich meczy rzeczywiście ustawienie naszego zespołu znacznie się zmieniło. No, wydaje mi się, że miało też wpływ na to choroby niektórych zawodników, które dręczyły ich w tygodniu. No i dajmy na to, tak jak Krzysztof Chrymowicz, zawodnik, który do tej pory rozegrał wszystkie spotkania, w tygodniu się rozchorował, nie trenował z nami, nie było go nawet na meczu ani w 18. No niestety, tak samo Paweł Rakowski chorował, też był podstawowym zawodnikiem do tej pory. No i dlatego trener zdecydował się dać pograć tym zawodnikom, którzy regularnie przetrenowali ten tydzień. No i tak to miało wyglądać. I przez 40 minut, 43 minuty wyglądało to dobrze. Też mi się tak wydaje, że postawiliśmy Gwardii dość trudne zadanie. No i w miarę graliśmy jak równy z równym. No, tak jak pan mówi, do tej 40 minuty, jak wiemy, pewna sytuacja zaważyła na tym, że niestety te siły się zmieniły i to Gwardia później przeważała nad nami. Jak wyglądała ta pewna sytuacja? Jak wyglądały wszystkie wydarzenia podczas tego spotkania w skrócie meczu derbowego pomiędzy Gwardią Koszalin a Leśnikiem Manowo przed nami, a także wypowiedzi pomeczowe trenerów i zawodników obu drużyn? W 9. kolejce spotkań trzeciej ligi Gwardia Koszalin zmierzyła się na własnym boisku z Leśnikiem Manowo. Pojedynek lokalnych rywali zapowiadał wielkie emocje. Gwardziści mieli 3 punkty więcej w ligowej klasyfikacji od Leśnika. Ewentualna wygrana gości zmieniłaby pozycję tych drużyn. Gwardia jednak była faworytem. Ostatnio zespół koszański wygrał 2 spotkania z rzędu. Leśnik w ostatnich meczach 2 razy nie wygrał. Można było być zaskoczonym składem Leśnika. Zespół z Manowa zagrał w tym pojedynku bez swojego filara defensywy Krzysztofa Chrymowicza, a także w ataku zagrał Marcin Gozdal, nominalnie ostatnio występujący tuż za napastnikiem. Pojedynek od początku był wyrównanym widowiskiem, z lekkim wskazaniem na gości. To Leśnik przeprowadził pierwszą groźną akcję. W ataku goście. Artur Marczak uderza. Blokowany ten strzał, ale nie koniec akcji Leśnika. Efektowne zagranie Przemysława Saliwona. Jednak dogranie piłki było niecelne i z tej sytuacji nic nie wynikło. W kolejnej akcji gwardziści, dośrodkowanie sobie Graja, błąd Ejzygmana i na posterunku Szapłow. Nie bez problemów interweniował golkiper Leśnika. Chwilę później ponownie w ataku gwardziści, uderzenie Karbowiaka broni Szapłow. Akcja gospodarzy, Szimura do Karbowiaka, ten świetnie do Dondery, ten wypatrzył Sidora i jest gol na 1-0. Była to 24 minuta i Gwardia prowadziła po trafieniu Daniela Sidora. Bramkę zdobywa Daniel Sidor. Na odpowiedź Leśnika nie trzeba było długo czekać. 36 minuta spotkania i mamy rzut wolny dla gości. Paweł Rakowski dośrodkowuje, a tam Konrad Rokicki i jest 1-1. W 36 minucie dochodzi do wyrównania meczu. Gwardziści jeszcze w pierwszej połowie starali się wyjść na prowadzenie. Ostatnio skuteczny w ataku Ryuki Kozawa, tym razem jednak obok bramki.
Rzut wolny dla Leśnika. Saliwon uderza, broni Fabiański. Kontra w wykonaniu gwardzistów. Świetnie piłkę przejął Łukasz Szymański, jednak uderza niecelnie. Akcja decydująca o losach spotkania. Faulowany Jakub Zejglic przez Przemysława Saliwona i arbiter wyrzucił z boiska gracza Leśnika. Wydawało się, że faul był na żółtą kartkę, jednak arbiter potraktował gracza Leśnika bardzo surowo. Od 43 minuty goście grali w osłabieniu. Jeszcze w pierwszej części meczu gwardziści mieli okazję. Uderzenie z dystansu Norberta Dondery jednak niecelne. Od początku drugiej odsłony to gwardziści ruszyli do ataku. 51 minuta spotkania i najładniejsza akcja meczu. Piłka wędrowała jak po sznurku, aż trafiła w końcu do Damiana Miętka i ten zdobywa bramkę na 2-1. Joker Damian Miętek, 51 minuta. 5 minut później kolejna akcja w wykonaniu gospodarzy Ryuki Kozawa i huknął nie do obrony. Było w tym momencie 3-1. Uderzenie Rukiego Kozawy. Jedyną groźną akcję Leśnik przeprowadził w 61 minucie. Uderzenie Mateusza Czaj z dystansu, jednak strzał był niecelny. Minutę później w ataku gwardziści Ryuki Kozawa i broni Szapłow. Była to doskonała okazja napastnika Gwardii Koszalin. Doliczony czas gry. Dośrodkowanie Bienia. Fabian Słowiński, uderzenie w słupek. 2 minuty później, tuż przed końcem spotkania, gwardziści w ataku, Norbert Dondera. Do Wiśniewskiego, ten do Miętka uderza, ale broni pewnie Szapłow. Ostatecznie spotkanie zakończyło się zwycięstwem Gwardii Koszalin 3-1. Wydaje mi się, że to spotkanie zostało popsute przez bardzo kontrowersyjną decyzję sędziego. Nie wiem, jakim wynikiem by się to zakończyło, ale i zawodnicy, i trenerzy, i mam tutaj na myśli dwie drużyny. Nikt nie chce się znajdować w takiej sytuacji, a kibice przychodzą na mecz i przez jedną decyzję tracą, wydaje mi się, dość fajne i wyrównane widowisko. Można powiedzieć, że dla nas mecz się skończył po tej jak wspomniałem, kontrowersyjnej decyzji, bo nie mam pojęcia za co. No, faul był ślizg, ale wydaje mi się, że żółta kartka to max, bo tam nie było ani zagrożenia zdrowia zawodnika, a tym bardziej jakiejś sytuacji dla drużyny gospodarzy. No ale cóż, w drugiej połowie dostaliśmy dwa szybkie gongi i walczyliśmy już o przetrwanie. Dlatego, tak jak wspomniałem, uważam, że dla nas to spotkanie skończyło się po czerwonej kartce dla Saliwona. Wiedzieliśmy, jak Gwardia gra. Ja z chłopakami rozmawiałem i uprzedzałem ich, że tak naprawdę nie mamy czego się bać. Dlatego od początku wyszliśmy dość odważnie. Troszeczkę tą Gwardię obserwuję, wiem, jakie są atuty i wady dwójki środkowych obrońców z drużyny koszalińskiej. Wydaje mi się, że Marcin, gdyby był troszeczkę bardziej skoncentrowany, to jeszcze przy wyniku remisowym mógł się w kilku sytuacjach lepiej zachować. A co do Mateusza, no Mateusz przyszedł do nas w ostatniej chwili. Zagrał kilka spotkań od początku, no ale to widać, że jeszcze mu troszeczkę do optymalnej dyspozycji brakuje. Wydaje mi się, że tutaj to, co trener powiedział, to już nie trzeba niczego dodawać. Aczkolwiek jako zawodnik biorący udział w takich zawodach, wiadomo, że każdy nastawia się na takie mecze derbowe. No spina się coraz znaczy bardziej na te mecze, wiadomo. I arbiter, który sędziował to spotkanie,
tak jak zresztą trener powiedział, no troszeczkę popsuł to spotkanie, bo od tej 35-40 minuty, kiedy kolega nasz dostał czerwoną kartkę, no to troszeczkę wszystko to siadło. Próbowaliśmy zmotywować się jeszcze w szatni, no ale no, tak jak też trener powiedział, dostaliśmy jedną, drugą bramkę na początku drugiej połowy i wyglądało to tak, jak wyglądało. A wydaje mi się, że tam ten faul był na szóstą kartkę i spotkanie by na pewno inaczej wyglądało, bo do tej 35-40 minuty nie było widać, która drużyna tak zdecydowanie prowadzi grę. Nie było wyrównania. Krótko się odniosę do tego, co mówi przed chwileczką Tomek i Seweryn. Myślę, że jakbym był w skórze Tomka czy Seweryna, również byłbym zły na decyzję sędziego. Mieliśmy wrażenie z boku, że to była sytuacja czy faul na żółtą kartkę. Natomiast nie mnie to jest oceniać. Natomiast współczuję, że tak to się potoczyło i że Leśnik musiał przez całą drugą połowę grać w dziesiątkę i słusznie Tomek zauważył, że w momencie dostania tej czerwonej kartki jakby się skończył mecz dla Leśnika. Nie byli w stanie, mówiąc krótko, w drugiej połowie stworzyć sobie jakiejś sytuacji, która mogłaby być zamieniona na bramkę, ale to wynikało raczej, no wiadomo, wynikało z tego, że grali w dziesiątkę, z niczego innego. Do nas natomiast myślę, że ta gra, podsumowując tak mecz z punktu widzenia jeszcze takiego szkoleniowego, źle weszliśmy w mecz. Leśnik nas zaskoczył tym, że zagrał bardzo odważnie. Dwa poprzednie mecze, które były rozgrywane w tamtej rundzie, były takie, że zaparkowali autobus na własnej połowie i robili wszystko, żebyśmy nie stracili, żebyśmy nie strzelili bramkę, oni żeby nie stracili. I myślałem, że będzie podobnie dzisiaj, tak? Zaskoczony byłem też również składem wyjściowym Leśnika. Można powiedzieć, gdybyśmy grali w totolotka, to byśmy dzisiaj nie trafili nic, albo mało. Było kilka takich pozycji na boisku z ich strony, które nie obstawialiśmy. Strzeliliśmy bramkę w końcu. Tak, wygraliśmy spotkanie, także no, mi nie pozostaje nic innego, tylko być zadowolony. Miałem pretensje, jeżeli chodzi o ten stały fragment gry, bo jakby uczulaliśmy chłopaków na stałe fragmenty gry w wykonaniu Leśnika. Dobrze tutaj grający Seweryn, dobrze wysoki Ejzegman, wysoki Krzywonos, zawodnicy, którzy potrafią grać, jeżeli chodzi o stałe fragmenty gry. No akurat nie oni trafili, tylko Roki Rokicki, którego miałem przyjemność jeszcze prowadzić w Gwardii Koszalińskiej, tak? No ale mówię, na całe szczęście szybko padła bramka na 2-1, potem na 3-1 i cały mecz do końca był już pod kontrolą. Mogły paść po mojemu jeszcze gdzieś tam, może z dwie, może z jedną bramką, mogliśmy ten wynik podwyższyć. Ale ogólnie cieszy zwycięstwo, kolejne, trzecie z rzędu. Ta trylogia derbowa, zakończyliśmy tą trylogię derbową z 9 punktami, także dziękuję zespołowi. Byliśmy tak zdesperowani, że szukaliśmy już różnych rozwiązań, tak? Nie sprawdzał się na tej pozycji wcześniej Słowiński, który też nie jest typowym napastnikiem i rozmawiałem z nim i on się źle czuje na tej pozycji. Wiśniewski też bardziej się czuje lepiej na skrzydle. No, poszliśmy na taki układ, gdzie z Raselem Kozawa grał na prawej obronie, a szukaliśmy napastnika na Astra i postanowiliśmy, że zagramy Kozawą. No strzelił dwie bramki, dzisiaj Zastą strzelił jedną. Cóż więcej wymagać od napastnika? Może to jest pozycja dla niego, dopóki nie dotrwamy do zimy i ponownie nie poszukamy kogoś. Chyba że Koza będzie na tyle skuteczny do końca rozgrywek, że nie będzie potrzeby takiej, żeby szukać kogokolwiek, tak? No ja się cieszę, że tam znalazł swoje miejsce. Zresztą on tak przychodził do Gwardii, to był napastnikiem typowym w tej lidze jakiejś tam japońskiej. I jak powiedzieliśmy mu, że będzie grał na tej pozycji, to naprawdę przyjął to z dużym uśmiechem na twarzy. Także to nie była jakaś kara dla niego. Bardziej gra na prawej obronie. Chociaż oni ogólnie przyjmują to z respektem, że tak powiem, tak? Z szacunkiem. Pozycja nieważna, najważniejsze, żeby grać. Na pewno jesteśmy zadowoleni z 3 punktów. Z pierwszej połowy może jesteśmy... Na pewno nie jesteśmy zadowoleni. Leśnik, tak jak trener powiedział, nas zaskoczył. Grali odważnie, agresywnie, nieźle w piłkę grali. My staraliśmy się też pograć tą piłką, raz wychodziło to lepiej, raz gorzej. W sumie bramkę strzeliliśmy z fajnej akcji zespołowej, czego brakowało nam wcześniej, we wcześniejszych meczach. Ale myślę, że Leśnik, z czego nam mógł tylko zagrozić, no to stałe fragmenty, tak? I strzelili tą bramkę ze stałego fragmentu. Czerwona kartka, no trudno, tak?
dostanie czerwoną kartkę, no taka jest piłka, raz sędzia może nie tyle co pomaga, ale karci jednych, innych jakoś tam wynagradza i tak było w tej sytuacji, tak, ale no taka jest piłka, tak. A co do drugiej połowy, no myślę, że fajnie to w miarę wyglądało, jednego zawodnika mieliśmy więcej, graliśmy, wydaje mi się, że dojrzale, graliśmy piłką, jeżeli graliśmy piłką, to te sytuacje się robiły bardzo klarowne, jeżeli graliśmy długą piłką, to nic z tego nie było, tak. Co do Ryukiego, Ryuki to moim zdaniem to jest właśnie typowy napastnik, ja to już trenerowi mówiłem zimą, że naprawdę, no bo jest to walczak, on też to nie jest taki zawodnik z łapanki, tak? On grał w reprezentacji Japonii, on nie jest byle jakim tam zawodnikiem, myślę, że jeszcze strzeli kilka tych bramek. Cieszy nas na pewno zwycięstwo, będziemy chcieli kolejne mecze też wygrywać i udowadniać swoją wartość. Porażka 3-1 z Gwardią Koszalin. No, tak jak trenerzy wypowiedzieli się, że tak naprawdę ta czerwona kartka w jakiś sposób zepsuła widowisko, bowiem do tego momentu obie drużyny prowadziły wyrównany bój, było 1-1 i wy mieliście swoje sytuacje i Gwardia, ale tak naprawdę nie był to taki otwarty mecz. Wy staraliście się kontrować i wysoko grać, gwardziści również. Aczkolwiek do tego momentu można mówić o meczu. W drugiej połowie praktycznie zupełnie oddaliście pole gwardzistom i to oni zdominowali rywalizację. No bardzo dobrze pan to opisał. No, do momentu, kiedy Przemek dostał czerwoną kartkę, no, mecz był wyrównany. Widzieliśmy na materiale filmowym, że i Gwardia przeprowadzała swoje akcje, no i my staraliśmy się grać z kontrataku, też gdzieś tam ukąsić tą Gwardię. No, później no, czerwona kartka, gra się ze stratą jednego zawodnika, no i ciężko tu mówić o jakichkolwiek atakach, gdzie trzeba było cofnąć zawodnika gdzieś do tyłu i już ta nasza siła ofensywna straciła na wartości. Na przy okazji meczu Gwardia Koszalin gry w Wejherowo, kiedy Gwardia przegrała 5-1, tam w pierwszej połowie czerwoną kartką ukarany został Norbert Dondera, ale tam był ewidentny faul, gdzie ani trener, ani zawodnicy Gwardii w żaden sposób nie mieli pretensji do sędziego. Był ewidentny faul na czerwoną kartkę i wynik mówi sam za siebie. Później ta gra jeszcze bardziej siadła gwardzistom i przegrali wysoko. Tutaj mówimy o tej sytuacji ze względu na to, że tak naprawdę no mało kto widział tam faul na czerwoną kartkę. Oprócz sędziego oczywiście. No oczywiście tak, no tutaj sędzia podejmuje decyzję. Ja uważam, że ten faul nie kwalifikował się w żadnym wypadku na czerwoną kartkę. Uważam, że żółta kartka byłaby sprawiedliwą karą dla zawodnika i dla naszej drużyny. No. Sędzia jednak zinterpretował to inaczej, no i tylko on już sam wie, dlaczego tak ujął. Co do samej waszej sytuacji w tej chwili w tabeli, owszem, mieliście taką serię meczów 4 bez porażki, 3 zwycięstwa, 1 remis, w tej chwili przytrafiła wam się kolejna porażka. No tak trudno utrzymać formę w tym momencie, podobnie jak Gwardia zresztą i u was gracie tak seriami. Jak pokazują wyniki, jest, no tak to wygląda, no gramy z tymi seriami, mam nadzieję, że po w serii teraz 2 porażek przyjdzie ta seria dobrych meczy i uda nam się zdobyć jeszcze gdzieś, no nie wiem, z 9 punktów w tej rundzie, co dałoby nam takie pewniejsze gdzieś miejsce w środku tabeli i taką spokojniejszą, wydaje mi się, zimę, gdzie będziemy mogli spokojnie potrenować. No, ale to jeszcze parę spotkań przed nami, więc musimy popracować i powalczyć o te punkty. Łatwo nie będzie, jak pokazują kolejne spotkania i rezultaty są zaskakujące w tej trzeciej lidze. Macie kilku naprawdę ciekawych rywali przeciwko sobie do końca tej pierwszej rundy. Jeszcze 6 spotkań, także tych punktów no teoretycznie jest do zdobycia naprawdę sporo, ale z drugiej strony tutaj ciężko mówić o takim zespole, nawet z tego czuba tabeli, który po prostu ciągnie zwycięstwo za zwycięstwo. No tutaj ta liga, nie powiem nic nowego, no jest po prostu wyrównana. Tu każdy może wygrać z każdym, co pokazują wyniki. No i my też możemy przecież powalczyć o kolejne punkty. No. Nie jesteśmy na straconej pozycji, no. Jest dość spłaszczona ta tabela i nawet jedno zwycięstwo może nas przesunąć o 2 pozycje. 2 zwycięstwa to już możemy gdzieś znaleźć się w okolicach 5-6 miejsca. Tak już abstrahując od sytuacji w tabeli całej trzeciej ligi, nieco do pana. Jeżeli chodzi o grę, w meczu z Gwardią zaczynał pana prawej pomocy, później przesunięty na prawą obronę. No właśnie, Mateusz Czaja to prawy pomocnik czy prawy obrońca? Ja uważam, że zdecydowanie jestem bardziej prawym obrońcą jak pomocnikiem. Dłuższy czas grałem na prawej obronie i tutaj się czuję zdecydowanie lepiej. No niestety taką mamy sytuację kadrową, gdzie doszedł do nas Michał Jaczewski, który uważam, że jest solidnym zawodnikiem i jest młodzieżowcem, co jest jego atutem.
i to on grał na tej pozycji. Niestety doznał kontuzji w meczu z Gwardią i ja wróciłem na swoją nominalną pozycję prawego obrońcy. Ale ta prawa pomoc to nie jest panu obca. No obca nie jest, no, ale zdecydowanie lepiej się czuję na prawej obronie. Zobaczymy, jak będzie trener Chrupała ustawiał Mateusza Czaje w kolejnych spotkaniach. Na razie podsumowanie tego, co się działo w 9. kolejce spotkań, tabela, a także zapowiedź kolejnej serii pojedynków, a sporo będzie się działo. Komplet wyników 9. kolejki spotkań. Gwardia Koszalin wygrywa z Deśnikiem 3-1. Kartuzja ogrywa Bałty Koszalin 1-0. Arka wygrywa na wyjeździe z KS Chwaszczyno 3-0. I była to pierwsza porażka w tym sezonie Beniaminka trzeciej ligi. GKS Przodkowo przegrywa z Kaszubią Kościerzyna 1-3. Chemik Police przegrywa z Gryfem Wejherową 0-2. Bałtyk Gdynia remisuje starcie z Astrą Ostrowie Morskie 1-1. Lechia 2 Gdańsk pokonała Rasę Radygową 4-0. Drawa Drawsko-Pomorskie pokonała Pogoń 2 Szczecin 2-1. Tabela na czole KS Chwaszczyno mimo porażki z 18 punktami. Tyle samo ma Kaszubia Kościerzyna. 17 punktów mają Gryf Wejherową i Arka 2 Gdynia. 16 punktów Gwardii Koszalin. Tyle samo ma Bałty Gdynia. Gwardziści na 5 pozycji. Na 7 miejscu GKS Przodkowo z 15 oczkami. 14 ma Lechia 2 Gdańsk. Dolna część tabeli, Drawa Drawsko-Pomorskie 13 punktów, 9 miejsce, a później zespoły z 10 oczkami, Bałtyk Koszalin, Leśnik Manowo i Kartuzja Kartuzy. 8 punktów Pogoni 2 Szczecin, po 6 mają Astra Ostrowie Morskie i Chemik Police. 4 punkty Rasę Radygową. Program 10 kolejki, Leśnik Manowo podejmie Bałtyk Gdynia, GKS Przodkowo zmierzy się z Gwardią Koszalin i Arka 2 Gdynia podejmie Bałtyk Koszalin. W pozostałych spotkaniach KS Chwaszczyno podejmuje Kaszubię Kościerzyna, Gryf Wejherowo zmierzy się z Kartuzją Kartuzy, Astra Ostrowie Morskie podejmie Lechię 2 Gdańsk, Rasę Radygową zmierzy się z Drawą Drawsko-Pomorskie i Pogoń 2 Szczecin podejmuje Chemika Police. Za nami 9. kolejka spotkań. Kilka wyników takich dosyć zaskakujących. KS Chwaszczyno na własnym boisku przegrywa 0-3. Zespół, który w 8 wcześniejszych spotkaniach straciło 2 bramki i, żeby było śmiesznie, nie przegrało żadnego spotkania. Bo nadal jest na czele tabeli, ale mimo wszystko 3-0 porażka na własnym boisku z Arką 2 Gdynia. To taka dosyć spora niespodzianka. No uważam, że jest to dość zaskakujący wynik, gdzie my, będąc w Chwaszczynie, bardzo się męczyliśmy tam, żeby cokolwiek ugrać, jakiś punkt, gdyż mają oni dość solidną defensywę, no ale która do tej pory straciła tylko 2 bramki. No a tutaj pokazali, że również się mylą czasami. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w następnych spotkaniach. Kartuzja Kartuzy, zespół, który taki jest dosyć nieobliczalny, wygrywa z Bałtykiem Koszalin. Bałtyk ostatnio sporo remisów, no to jest zresztą, to już kilka sezonów pokazuje Bałtyk, zresztą w poprzednich rozgrywkach również był takim mocnym zespołem remisowym. Teraz Bałtyk przegrał z Kartuzją, która no nie imponowała formą, choć po meczu z Gwardią wszyscy tutaj w Koszalinie stwierdzili, że to jest jeden z zespołów, który powinien należeć do czołówki ligi. Kartuzja w meczu z Gwardią naprawdę zaprezentowała się bardzo dobrze. No i widać, później przyszedł jakiś kryzys. No, tak jak pan powiedział, no to tutaj te drużyny grają tymi falami. No, może teraz oni mieli tą falę słabszych pojedynków i teraz wygrali z tym Bałtykiem, no i będą wygrywać. No, miejmy nadzieję, że mamy ich przed sobą jeszcze, miejmy nadzieję, że z nami nie wygrają. Astra Ostrowie Morskie to kolejny taki wynik, który z Bałtykiem Gdynia, który jest sporą niespodzianką. Bałtyk Gdynia, zespół, który gdzieś tam się kręci w tym momencie w czołówce ligowej klasyfikacji, remisuje zaledwie 1-1 z Astrą, która no lepiej chyba gra na wyjazdach niż na własnym boisku. Astra pokazała, że w tym sezonie jest drużyną nieobliczalną, tak? Potrafiła wygrać bardzo wysoko w Kościerzynie, a później przegrać z Gwardią również wysoko, no. Oni pokazują, no, że potrafią wygrywać, no ale też mylą się w tej defensywie. Może też z tego, co mi wiadomo, w meczu z Gwardią brakowało Tomasza Bukowskiego, takiego filara defensywy, a tutaj już z Bałtykiem bodajże już grał Tomasz i chyba nawet bramkę strzelił z rzutu karnego. Więc widać, że jak on tam gra, to jest w miarę poukładane są tyły drużyny ze strony. No i Kaszubia Kościerzyna z Gryfem Wejherowo, zespoły, które w tej kolejce odniosły zwycięstwa. Zespoły, które w tej chwili liczą się w klasyfikacji w tej czołówce. Arka 2 Gdynia, Gwardia Koszalin to taka w tej chwili ta ścisła czołówka, powiedzmy, ligi. Bałtyk Gdynia jeszcze do tego grona dochodzi. No GKS Przodkowo to jest kolejny zespół, który no, przegrał z Kaszubią Kościerzyna. Przodkowo przez ten początek było rewelacją tego sezonu, a w tej chwili no, widać, że
potwierdza się to zdanie o Beniaminkach, że jest ta świeżość, jest ta hura optymizmu po awansie, no i w pewnym momencie po prostu brakuje sił. I to przodkowo tak właśnie to pokazuje w tym momencie sezonu. Może tu nie chodzi o brak sił, może to jest coś takiego, że drużyny nie wiedzą jeszcze na co stać tych Beniaminków, nie wiedzą jak się ustawić na nich, jak z nimi grać. Tutaj już mamy 9. kolejkę, pewnie jakieś tam obserwacje trenerzy prowadzą, no na pewno trenerzy prowadzą jakieś obserwacje, gdzieś tam rozmawiają ze sobą, znają się, mówią o meczach i już później łatwiej im jest ustawić się na drużynę, którą już w miarę znają. No to ciekaw jestem, czy trener Kaszubi dzwonił do trenera Chrupały z informacją, jak się gra z Przodkowem, bo bowiem też 3-1 wygrali, podobnie jak wy. No tak, nie wiem, czy osobiście się znają, ale może korzystają też z internetu, gdzie jest dużo materiałów filmowych, również z tym programem, gdzie można skróty pooglądać mecz. Następny wasz przeciwnik, Bałtyk Gdynia. Bałtyk, zespół, który no, jest w tej chwili w czołówce, ma całkiem komfortową sytuację. Do tej pory Bałtyk przegrał jedno spotkanie. To jest naprawdę wymagający przeciwnik. Sporo remisuje pojedynków, ale właśnie nie przegrywa raczej spotkania, aczkolwiek wy chyba potraficie z nimi rozgrywać bardzo takie dramatyczne mecze. Jak zeszły sezon pokazał, to rzeczywiście te mecze między nami dostarczają wiele emocji. W pierwszym meczu, gdzie już mieliśmy, można powiedzieć, ułożone spotkanie, prowadziliśmy 3-0, potrafiliśmy stracić 3 bramki i remisować, żeby w ostatnich minutach meczu wygrać z nimi 4-3. No a o meczu z rewanżowym to już nawet niektóre media pisały. W internecie można było o tym przeczytać, gdzie tam to już w ogóle była dramaturgia. Wystąpiło 4 bramkarzy, posypało się wiele kartek, również w tym czerwone. Były niewykorzystane rzuty karne, więc mecze naprawdę bardzo ciekawe pomiędzy nami są. Także zapowiadam naprawdę ciekawy pojedynek już w 10. kolejce. W ten weekend Leśnik Manowa mierzyć się będzie z Bałtykiem Gdynia na własnym boisku. Jak wytypował Mateusz Czaja swoje spotkania na tę kolejkę, to powiem wam państwu za tydzień. Jak wytypował w zeszłym tygodniu Łukasz Szymański? 5 poprawnych wyników na 8 spotkań. To całkiem niezły rezultat, choć nie rekordowy. Przypomnę, Daniel Wojciechowski nadal rekordzistą z poprzedniego sezonu i pozostaje nim w tym sezonie, a także Łukasz Korszański, trener Bałtyku Koszalin, również miał rezultat bodajże 6 poprawnie wytypowanych rezultatów. No zobaczymy, kto będzie królem polowania i typowania w tym sezonie, w tych bieżących rozgrywkach. Łatwo nie jest, trzecia liga jest bardzo wyrównana i emocjonująca i takich spotkań, w których będzie zaskakujących rezultatów sporo. Na pewno jeszcze kilka przed nami. W tej kolejce, 10. GKS Leśnik Manowo podejmuje Bałtyk Gdynia, GKS Przodkowo mierzy się z Gwardnią Koszalin i Arka 2 Gdynia podejmuje Bałtyk Koszalin. To są pojedynki zespołów z naszego regionu. To wszystko w najbliższy weekend. Państwa serdecznie zapraszam na te spotkania, a także na kolejne wydanie magazynu Liga Max. Moim Państwa gościem był dzisiaj Mateusz Czaja, Leśnik Panowo. Dziękuję za wizytę w studio. Dziękuję, do widzenia. No i Państwa też zapraszam za tydzień.